Rozmowa poranka. 22 minuty do 9. Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia. Dzień dobry. Witam serdecznie pana i witam radio słuchaczy. Nowy stary prezydent Bytomia, tak by można było to powiedzieć. Tak, to dobre określenie. Druga kadencja przed panem, a ilu kadencji potrzeba, żeby ten Bytom wyglądał tak, jakby sobie pan wymarzył, tak jakby pan chciał i tak się rozwijał? Oj, o marzeniach moglibyśmy długo rozmawiać. Oczywiście wiele z nich wiąże się właśnie z Bytomiem, choć nie ukrywam, że w minionej kadencji kilka z nich zrealizowałem. Zaczynając, były to tylko marzenia. Udało się zrewitalizować ulicę Dworcową, wybudować nowe lodowisko czy też nowy dom dla Polonii Bytom. To są ważne rzeczy i jakby dzisiaj mogę jakby uczciwie powiedzieć, że na początku tamtej kadencji myślałem, że może jedna z tych rzeczy się uda i to będzie duży sukces. Udało się więcej, dużo więcej niż sobie zakładałem, więc bardzo się z tego cieszę. Natomiast też Bytom z racji tego, z racji transformacji, jaką przechodził po przemysłowej, ma dużo, dużo do nadrobienia, więc myślę, że jest to kilka dekad i tak należy to liczyć, a nie na kadencję. No to może nie o marzeniach, a o obietnicach pomówmy. Nie boi się pan, że za 5 lat, jeśli pan będzie prowadził kolejną kampanię wyborczą, no to już dla o wiele mniejszej liczby odbiorców takich docelowych, mieszkańców Bytomia, bo ich jest coraz mniej, no. Tak, oczywiście, ale mam świadomość tego, mam również świadomość tego, że nie jest to problem tylko Bytomia. Problem wielu dużych miast, bo zdecydowana większość tych miast ma dzisiaj ujemny bilans. Choć w naszym regionie jesteście no, na tym niechlubnym czele cały czas. Zgadza się. No, wie pan, tak jak powiedziałem, nadrabiamy wiele rzeczy. Aczkolwiek proszę zwrócić uwagę, że nie da się tego wytłumaczyć wyłącznie tam sytuacją miasta, czy sposobem jego zarządzania, bo takie miasto jak Katowice, w którym właśnie jesteśmy, miasto, które jest najszybciej rozwijającym się w naszym kraju, które jakby średnia zarobku jest najwyższa w Polsce, również jakby spada liczba ludności, więc jakby tutaj tych przyczyn jest co najmniej kilka. Różnie to wygląda w różnych województwach, w województwie dolnośląskim zdecydowanie gorzej niż u nas, no ale myślę, że kluczem do tego wszystkiego jest fakt ujemnego bilansu urodzeń i to o tym też, warto oczywiście by było mówić, ale bo naprawdę wygląda to zatrważająco. To pozwoli pan, że o Katowicach, bo pan sam ten temat wywołał, no to w Katowicach mówią władze, że mieszkańcy się nie meldują. Gdyby się meldowali, no to pewnie statystyki wyglądałyby lepiej. A w Bytomiu też? Wie pan co, pewnie coś w tym jest. Trudno do końca to wszystko policzyć. No w Bytomiu też różnie bywa. Jest duża ludność napływowa i w ostatnim czasie poznałem wielu ludzi, którzy kupili nieruchomość w Bytomiu i to są ludzie z zagranicy i to są ludzie z różnych dużych miast w Polsce, łącznie z Krakowem. Więc wygląda to różnie. Ja akurat staram się funkcjonować w otaczającej nas rzeczywistości. Nie będę jakby zaklinał tego, co jest. Staramy się pokazywać, że to jest dobre miejsce do mieszkania każdemu, kto przyjedzie i to, że coraz więcej nieruchomości się sprzedaje, coraz więcej ludzi wybiera to miejsce jako miejsce do życia. To jest dla mnie poważny argument i zamierzam dalej iść w kierunku rozwoju miasta. To jest pana obietnica właśnie, dalsze remonty mieszkań komunalnych i socjalnych. To ile takich możecie dać na rynek w najbliższym czasie? Tak, oczywiście jakby wywodzi się to z tego, że w przeciwieństwie do tego, co jest dzisiaj tematem bardzo ważnym, czyli budowa nowych, tanich mieszkań komunalnych, różnie to można określać, w Bytomiu akurat jakby idziemy trochę w innym kierunku, czyli odbudowujemy, często tak to trzeba nazwać, czy rewitalizujemy kamienice, które są często bardzo wiekowe, ponad 100-letnie i starsze i przywracamy je do życia, dając ludziom mieszkania i w tej kadencji takich mieszkań, w takich właśnie kamienicach, łącznie z całościowym remontem bardzo często tych kamienic, co się wcześniej nie zdarzało, było ponad 800 i Bytom jest miastem, w którym ten portfel mieszkańców jest dość ubogi, więc też zapotrzebowanie na mieszkania komunalne jest duże i myślę sobie, że gdybyśmy mogli wyremontować kolejne kilkadziesiąt kamienic, o takich mówimy i takie dzisiaj są na przykład wyłączone z użytkowania i czekają, tak jak te już dzisiaj zrewitalizowane, na przykład przy ulicy Piłsudskiego, które również przez wiele lat były wyłączone, to moglibyśmy na pewno kilkaset mieszkań znowu dać mieszkańcom. A środki na to będą? Pytam o to dlatego, że rok temu z małym haczykiem Donald Tusk właśnie w
Bytomiu obiecał samorządom środki na remont budynków, no umówmy się, w nie najlepszym stanie, czy też pustostanów. Pan wie coś o tym, że te środki miałyby popłynąć? Tak, oczywiście, już o tym mówię. Ja wcale nie ukrywam tego, co dzieje się w Bytomiu. Pokazujemy dobre rzeczy, ale też często mówimy o problemach. I dzisiaj jakby obecnemu premierowi dzisiaj, a wtedy również pokazałem, jak to wygląda u nas. Pokazałem mu piękne miejsca, ale pokazałem mu też tematy problematyczne. Wiem, że jakby rząd już dzisiaj na stole ma temat związany z dofinansowaniem budowy nowych mieszkań na wynajem, tanich mieszkań na wynajem, tak się nazywa. Nie znam jeszcze szczegółów tego, ale poprzez parlamentarzystów regionu śląskiego jakby zgłaszałem również to, aby przypilnowano, aby w tym projekcie również była mowa o remoncie, a nie tylko o budowie, bo w Bytomiu nie ma terenów takich, w których moglibyśmy dzisiaj rozwijać wielkie osiedla, ale za to jest wiele pięknych kamienic, z których nadal mogą mieszkać ludzie i mieć tam swoje miejsce do życia. No rzeczywiście, to jest propozycja, ale mamy też program Mieszkanie na Start. Mieliśmy program Bezpieczny Kredyt 2%, no tylko mówią eksperci od mieszkalnictwa, że to raczej deweloperzy wygrali na tamtym programie i na tym nowym pewnie też wygrają. Czyli ci, których w Bytomiu, jak pan wspomniał, raczej nie ma. W Bytomiu również budują się budynki wielorodzinne, budowane przez deweloperów. Budynki jednorodzinne również. Osiedle Bolko jest tego dobrym przykładem. Natomiast jakby tą sferę tak naprawdę zostawiamy komercji. Tak jak mówię, nasze zadania są zupełnie inne. I mamy co odtwarzać, mamy co ratować i na tym się skupiamy. Mocno w to wierzę i chciałbym, żeby w takich programach pamiętano również o substancji, którą można wyremontować i przywrócić jej pierwotną funkcję i na tym będziemy się skupiać i w to będziemy się angażować. Może pan dopyta gdzieś, jak będzie w Warszawie następnym razem. Co z tym programem? No oczywiście, tak jak powiedziałem, staram się być w kontakcie i na bieżąco i każdorazowo, kiedy temat się pojawia, mówię o tym, co jest ważne dla nas. Nie ukrywam wcale, ale że przypominając wizytę pana premiera w Bytomiu. Zapowiedział pan też dalszą rewitalizację obiektów poprzemysłowych. Szyb Krystyna, no taki symboliczny obiekt, wizytówka, ma zostać zrewitalizowany. Właściciel złożył już wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych. Pytanie, czy jeśli tak, no to faktycznie się uda. Ja przede wszystkim w tym przypadku, jak i we wcześniejszym, czyli elektrociepłowni i Sząbierki, jest duży postęp, mam tutaj na myśli zmianę właściciela. Jest to jak na razie bardzo wiarygodny partner z dużym potencjałem, z poważnymi propozycjami, z poważnymi partnerami, mam to na myśli pracownię projektową, którą zaangażował do tego, czyli Meduza Group. Więc naprawdę jest wiele sygnałów, które pozwalają wierzyć, że to naprawdę się uda. My też na wszelki możliwy sposób pomagamy temu przedsiębiorcy w tym przedsięwzięciu, bo to jest bardzo ważne miejsce dla nas, dla bytomianek, dla bytomian, bardzo, bardzo specyficzne. I w przeciwieństwie do EC Sząbierki, projekt nie jest aż tak rozległy, aż tak kosztowny, więc są duże szanse powodzenia. Mocno trzymamy kciuki i na pewno będziemy wspierali tą inicjatywę. Pytałem, czy się uda, bo niektórzy mają wątpliwości. To obecnie pana krytyk, a pana poprzednik Piotr Koj punktował na swoim blogu stan tego zabytku przed miesiącem. Brak ochrony, brak ogrodzenia, przypadkowe osoby na miejscu, no więc ten zabytek budzi emocje na tyle, że to chyba musi się udać. Wie pan, no oczywiście, że tak. Natomiast no jeżeli już mam się odnieść do tej przytoczonej wypowiedzi, no to akurat Piotr, czy też były prezydent miał możliwość niedopuszczenia do tego, aby trafiło to w ręce prywatne, ale tak się akurat nie stało. No dzisiaj oczywiście jako mieszkaniec Bytomia ma prawo reagować, natomiast proszę pamiętać, że są dość jasne regulacje co do prawa własności i co do możliwości ingerencji gminy w prywatny majątek, a raczej braku tej możliwości, więc jeśli właściciel nie spełnia swoich zadań, jeśli nie zabezpieczy odpowiednio własnego obiektu, jest to obiekt zabytkowy, to my możemy tylko reagować, zgłaszając to do stosownych instytucji i tyle. Oczywiście w internecie, w komentarzach można napisać wszystko, natomiast nie ma to w zdecydowanej większości nic wspólnego ze sprawczością i z obecnym stanem.
Tylko szyb, Krystyna, czy nie tylko, jeśli chodzi o te rewitalizacje? No proszę zobaczyć, że niewiele już takich obiektów zostało. Przytoczona elektrociepłownia i szyb Krystyna, bo teren kopalni Rozbark no dzisiaj dostał, jakby przeżywa swoje drugie życie i dalej będzie się rozwijał. Na byłej kopalni mamy Centrum Sportów Siłowych, Wspinaczkowych, nie tylko, ale dzisiaj już świetny plac zabaw. Kolejne dwa projekty w ramach odnawialnej energii. Jakby planowane jest tam również budowa niewielkich domów mieszkalnych, także naprawdę ten teren pokopalniany jest dzisiaj modelowym przykładem dobrej rewitalizacji. Nie jest to tylko moja ocena, ale też ocena mieszkańców, którzy na co dzień z tego wspaniałego miejsca korzystają. Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia, dziękuję bardzo. Dziękuję również serdecznie i pozdrawiam. Radio M 107,6 FM.